Nazywam się Aleksandra Bańkowska, pracuję w Archiwum Żichu i biorę również udział w edycji pełnej dokumentacji z podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, czyli Archiwum Riegelbluma. Znajdujemy się na ulicy Nowolipki, gdzie archiwum to zostało w roku 1942 i 1943 ukryte pod ziemią. Dokładnie przy ulicy Nowolipki 68. Archiwum Riegelbluma jest to taki zbiór dokumentów zbierany w okresie wojny, w okresie getta przez grupę Onek Szabat skupioną wokół Emanuela Riegelbluma, pracującą w getcie warszawskim. Mieli oni taki pomysł, że opiszą to, co się dzieje w getcie, to, co się dzieje w ogóle na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką, co się dzieje z Żydami, że opiszą zagładę. Mieli cały plan, jak to opracować, opracowywali różne zagadnienia. Natomiast oczywiście, żeby to zrobić, musieli zebrać dokumenty. Te dokumenty są bardzo różne. Są to relacje przeprowadzane według ankiet. Są to pamiętniki zebrane, dzienniki, utwory literackie, dokumenty urzędowe niemieckie i żydowskie i polskie. Są tak zwane dokumenty życia społecznego, jak bilety, kartki żywnościowe, obwieszczenia, plakaty, bilety do teatrów. Są wypracowania dzieci, są fotografie. Wszystko, co mogło się przydać do pokazania, jak Żydzi żyją w tych trudnych warunkach okupacji niemieckiej, w warunkach getta. Co się działo z dokumentacją? Została ona ukryta pod ziemią, w piwnicy, zakopana w 10 metalowych pudłach. Kilka miesięcy później zakopano drugą część archiwum w dwóch bańkach po mleku pod tym samym adresem. Niestety, wojny nie przeżył Emanuel Riegelblum, który był twórcą, pomysłodawcą archiwum. Większość ludzi związanych z nim nie przeżyła. Przeżyły trzy osoby. Hirschwasser, jego żona Bluma i Rachela Auerbach. I tylko Hirschwasser wiedział, gdzie szukać. Od właściwie zaraz po wojnie rozpoczęto poszukiwania, które zakończyły się sukcesem we wrześniu 1946 roku. Znaleziono wtedy pierwszą część, 10 metalowych pudełek, bardzo zniszczonych. Przekazano je do Żydowskiej Komisji Historycznej i tam zaczęto je opracowywać, zaczęto zrobić spisy, zaczęto je ratować, ponieważ wiele z nich było w bardzo złym stanie technicznym, było zalane wodą, nadpalone. Trzeba pamiętać, że te dokumenty przeżyły dwa powstania. Powstanie w getcie w 1943 i powstanie warszawskie w 1944 roku. Cała dokumentacja archiwum Riegelbluma znajduje się od chwili odnalezienia po dzień dzisiejszy w Żydowskim Instytucie Historycznym. Jest w tym momencie po konserwacji, jest digitalizowana, udostępniamy ją do czytania w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego.